Nie ma się. Dobra. Ja dziękuję, ale Rysiu, słuchaj, kurde. Ale no wiesz, co zrobisz? Ostatni raz gram z tobą joba, przysięgam. Poważnie? No. No ale czemu? No bo no to, kurde, zawsze jest wszystko albo spóźnione, albo coś, no albo... No tak, ale to nie jest albo, no nie ja wiem, no ale to... Kurde, wiesz, to nie wiem. No. Znaczy wiesz, no w porządku, słuchaj, ja też nie chcę jadzić w miłości, nie? To jest po prostu, wiesz, ostatni job i tyle. Czy to miłość jest, czy nie miłość? Czy to nie miłość już to jest? To miłość jest. To miłość jest, jesteśmy, no wiesz, no. Jest jakaś wielka mgła i przyznaję się, że mam że trochę się też tego boję, nie? Nie wiem. Każdy znalazł taki język, ja mam taki język, jaki mam. Nie wiem, czy będę w stanie się dopasować, a nawet nie wiem, czy ja będę chciał się dopasować do czegoś. No. Zobaczymy. O, jaki jest upał, jak słodko. Cześć, Rych. Pan kobieta? Cześć. Tak. Cześć, co, dziewczęta? Cześć. Dziewczynki, wiesz? Cześć. Witam cię, dziewczynki. Dziewczynki i chłopcy, nowa nazwa. Cześć, cześć. No. Słuchaj, a myśmy się gdzieś musieli spotkać. Gdzieś, tak. Dobry kontrabas, słyszałem. O, dobry, dobry, dobry. Dobry kontrabas. Aha, widziałem gdzieś na jakiejś kasecie wideo, jak ćwiczę. To było 20 lat temu. Tak. Gram dokładnie tak samo, tylko że no wiem, jest, co robię. Tylko że wiem, nie zrobiłem żadnego postępu. Ale to tylko trochę szybciej teraz już. Nie wiem, wiesz? Nie podejrzewam. Podejrzewam, że raczej wolniej, wiesz? No teraz uważam, żeby się nie pomylić. Ale wale. Myślę, że to jest smród, wiesz, że to jest smród lęku, smród wzruszenia. To musiało być we wrześniu roku 87. Grałem z kumplami w garażu przy ulicy Zamenhofa. Przychodzi inny pan, prawda, taki bardzo grzeczny blondynek i trochę starszy ode mnie, bo wiedziałem, że ma 2 lata pa więcej. Wyciąga saksofon, słucha tego, co my gramy, a my tam już nie gramy, no i fali, i pan Krokat po prostu gramy jakieś pierdoły, jakieś tam... Myślę, że w głowie go się ważyło, czy coś do tego warto zaraz nie zagrać po prostu, bo to była... Jestem pewien, muzyka mocno inna od tego, czy on tego słuchał. Wtedy Tymon zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Takie wrażenie kogoś, kto... No, pomyślałem sobie, że warto się takiego gościa trzymać, bo to debil, wariat, bo to facet, który ma wizję i ma misję, nie? I tak się ta cała historia zaczęła. Był klimat jakiś taki w ogóle szalonego otwarcia. Nagle po prostu zaczęła się wiosna, mieliśmy po 21-22 lata. Ja z kontrabasem, czas z saksofonem, słuchaliśmy free jazzu Coltrane'a, Dolphy'ego, Oneta Colemana. I cała ta męka lat 80. tego po prostu zamknięcia, tych po prostu tej izolacji, tej takiej więziennej tortury, gdzie po prostu wszystkie dźwięki, wszystkie ferie barw dochodziły po prostu za jakieś takie po prostu szyby grube albo za krat, prawda?
wszystko pieszło. Nagle się okazało, że po prostu jesteśmy wolni, że można gdzieś wyjechać. Myśmy nic nie wiedzieli o tym, co się będzie działo. I tak właśnie powstała miłość, właśnie z tej energii, z takiej gdzieś, myślę, bardzo samobójczej energii. Znaczy, można było zginąć, myślę sobie. Ale myśmy nie zginęli. Stańko przyjechał do Gdańska, zagrał solowy koncert, który trwał może pół godziny, a potem poprosił miejscowych muzyków, tak zwanych, żeby mogli z nim zagrać trochę. I wtedy za perkusją usiadł młody chłopak, który grał w ten sposób, że jego tors siedział przodem do publiczności, to jego twarz była zasłonięta włosami i słuchajcie, było niewiarygodne. Po prostu tak się wstydził, że nie pokazywał buzi. I grał naprawdę swing. No i Otrych przyszedł na próbę, nie? Zaczęliśmy grać. Myślę, że to fajnie brzmi nawet. Powie próby zauważyłem, że Otrych chce pójść zapalić fajkę. Powiedzmy gdzieś w kąt i Jacek mówi: o Boże, nie wiedziałem, że można palić. Spokojnie, stary, może palić, konia walić, wszystko możemy robić, stary. Wiesz, mam sześć zespołów, wiesz, miłość, otyłość, dupa, kac, wiesz, i chuj, masło. Zrobimy, zobaczysz, kurwa, rewolucję. Chcesz? Pewnie, że chcę. I okazało się po prostu, że zarazem kompana. No i tak powolutku, tak się jakoś tam wzajem inspirując, no zaczęliśmy tworzyć już chemię. No i któryś razy przychodzi do mnie Otry i mówi: słuchaj, wiesz co, teraz ćwiczę w tym kwartecie Emila Kowalskiego i taki przyszedł właśnie gość, co się nazywa Leszek jakiś taki, taki kościsty, chudy jegomość. A mówię: fajny? A on mówi: taki wieśniak trochę, nie? Taki wieśniak suchy, wiesz, tu masz tą kitkę, jak pizda wygląda, nie? Ale wiesz, może z nim pogadać, nie? Na drugiej próbie kwartetu Emila Kowalskiego wkroczył nagle za maszystym, wiesz, gestem. Tymon Tymański wtedy miał po sześć kolczyków w każdym uchu, miał wielki zielony prochowiec, w ogóle był ogromny. Wiesz, rzucił mi nuty na pianino i powiedział: słuchaj, ja słyszałem, że ty fajnie grasz, to jest, być może przyszedł na próbę do nas w czwartek. Ja przestraszony kompletnie powiedziałem: dobrze, przyjdę, ale wcale mi się to nie podobało. Ja chciałem, żeby ten zespół był elektryzujący. Nie chciałem grać grzecznie, gdzieś tam jazzu zazu. I jeżeli po prostu tam coś nie podobało publiczności, to po prostu kładł uszy po sobie i grał po prostu trochę głośniej, trochę ciszej. A w tym momencie kopałem, kurwa, kontrabas, bębny kopałem, Otrych, kurwa, kopał mi kontrabas. Mówiłem: chuja! Koniec szczękania, kurwa, wiesz, czuć sami, nie? Wiesz, bo nie grałem jazzu po to, żeby grać jazz, wiesz, nie? Ja, wiecie, jak po prostu grałem jazz po to, żeby po prostu, no, obudzić siebie i ludzi z jakiegoś po prostu marazmu i stagnacji. Myśmy po prostu żyli ze sobą razem, myśmy po prostu, wiesz, grali 8 godzin dziennie, podróżowaliśmy razem po prostu w pociągu, chwaliśmy browary, paliśmy jointy, waliśmy kwasy i byliśmy po prostu bandą z kurwysynów, którzy po prostu, wiesz, napierdalali, kurwa, wiesz, nie mieli pytań. Wiesz, naprawdę byliśmy przyjaciółmi. Nabijecie? Thank you.
Aha, czyli ten temat jest tylko na początku. Ten ta, liba, ra, liba. Śliczny. Temat już nie gra. Już nie gra. On jest takim czymś tam, że koniec jest jakby wolta, jedna i druga wolta. Jest, druga wolta jest zamiast S duru, S7, tak. A tam jakieś takie pół zmniejszone. Lepiej, tak? Żebym nie wiedział, o czym mówię. To mówi. Jest S dur. A potem się tak boję, że nie mogę dźwięku zagrać po prostu w takiej atmosferze. Ale co, robimy jakieś konkretne numery, czy to po prostu nagrywamy? Co jest taka w ogóle? I mam taką propozycję. No poważnie. Was specjalnie tutaj zaprosiłem, żebyście po prostu... Tak, nie wiem, czy się na to zgodzicie, ale żebyście po prostu, no... Nagrali tą płytę. Od nowa, od tyłu jeszcze raz wszystko, każdy dźwięk po dźwięku. I zrobili taką małą traskę. Koncert jeden na przykład. Jeden koncert. Wiedziałem. Ja wiedziałem, że to zapytasz, ale nie wiedziałem, co ci odpowiedzieć. Znaczy wiedziałem, co ci odpowiedzieć wcześniej, a teraz nie wiem. Znaczy, nie powiem tam. Teraz dobieram. Pytanie jest takie, artystycznie jakby to będzie wyglądało? Czy wszyscy byśmy chcieli... Czy na przykład... czekaj... Czekaj, gdzie jest mój telefon? Muszę zadzwonić do agenta. Do mojego prawnika. Idea jest fajna, tylko powinniśmy popróbować trochę. No, czy pograć coś. No to na razie zagraliśmy jeden utwór taki... Żeby go okiem znać formalnie, no musimy popróbować, czy mamy na to wszyscy na to ochotę, nie? Wiesz, ja się zastanawiam nad takim artystycznym sensem tego, czy każdy z nas jest w jakimś tam momencie i każdy z nas chciałby być z tego zadowolony, z tego nagrania dla siebie. Ja myślę, że możemy to zrobić. Ale... Ja myślę, że ja tyle zrobiłem różnych tam ostatnio, żeby to chętnie takim coś nie zrobił, tak żeby żegnać ekspresją, wiesz, tak sobie, no. Swobodnie. Ja mam chęć. Czujesz się trochę ograniczony tym swoim? Amplua nowym? Ja za wami tęskniłem, jak się okazało. Po prostu, jak się okazało, bardzo nawet. Jesteśmy sobie bliscy. I ja nawet uważam, że trafiliśmy na taki moment w naszym życiu, że staliśmy się rodziną, po prostu braćmi. No, żeśmy razem się gdzieś tam wychowali, coś żeśmy ważnego z tym przeszli. I tego się nie da zapomnieć, no. To jest w nas. Gdańska Grupa Miłość, drugie miejsce na naszym przeglądzie. Jacek Holter, perkusja. Leszek Morzel, piano. Mikołaj Trzaska, saksofon. Ryszard Tymański, kontrabas. No dobrze, panowie, wygraliście właściwie w skali Polski, bo pierwsze miejsce dostał zespół szwedzki. I co dalej? Czy to zmieni wasze jazzowe życie? No, czy myślę, że nie. Myślę, że będzie po prostu tak samo. Ale dalej spotkamy się z Dalai Lamą. Tak, że będzie bardzo zupełnie inaczej, będzie mi się wydaje. Że mi się wydaje, że nic się nie zmieni, zupełnie. Cieszymy się bardzo z tego, że tutaj udało nam się znaleźć drugie miejsce. Szwedzi byli bardzo dobrzy, a komisja była wyrozumiała i poziom konkursu bardzo wysoki, trzeba powiedzieć. Pierwsza płyta, to myśmy właśnie tę płytę ukradli, dlatego że dostaliśmy jako laureaci Jazz Juniors nagrodę w postaci nagrania 30 minut muzyki w studio w Szczecinie. Białym maluchem jechaliśmy kilka godzin, nie wiem czy nie 8 godzin z Gdańska do Szczecina. Jechaliśmy z kontrabasem Tymańskiego chyba, my we dwójkę. Był wyjęty fotel z przodu. Bębny Jacek Holter zapakował w taką tkaninę jakąś. Wiedziałem, że to jest życiowa szansa moja, żeby nagrać płytę z zespołem. Była to dosyć sytuacja perwersyjna, szansa perwersyjna, ponieważ no, miałem nagrać po prostu godzinę muzyki z zespołem jazzowym, a ja nie byłem jazzmanem w ogóle, ja byłem rockmanem, który po prostu nie chcą, to się po prostu, wiesz, znalazł po prostu w świecie jazzu, to w ogóle, wiesz, byłeś odlot, jakaś perwersja. Wiadomo, że nie wiesz tysiąca rzeczy, czujesz się bardzo rozgrączkowany, prawiczek, wiesz, nie? Boisz się po prostu, no, boisz się, kurwa, się spuścić za szybko, wiesz, boisz się, że nie wiesz, kurczę, o co chodzi, kiedy gościu się zaczyna po prostu suwakami jeździć i po prostu i mówi, że chyba ten tom jest za głośno, ale za cicho, a ty, kurwa, jaki tom? I po prostu musisz mu, wiesz, robić dobrą minę z gry i po prostu i kiwać głową. No to nam pozwolono nagrać minut 60 i nawet jeszcze chyba dołożyli nam dwa dni chyba na zgrywkę. A wiesz, zgrywka to się odbywa, to było, wiesz, nie było komputerów, wtedy to były, myśmy mieli wszyscy czasami ręce na stole, bo trzeba było coś tam włączać, wyłączać. Każde zgranie to był performance, bo czasami 6 rąk to było za mało, żeby wykonać te wszystkie, wiesz, ruchy na stole.
pamiętam, żeśmy walczyli o utwór, który się nazywał Coltrane Tymańskiego. Ja go zagrałem po 11 podejściu dopiero. Dzisiaj w ogóle taki, jak dzisiaj nie zagram dobrze utworu za drugim, to już go więcej nie gram. Trzaska przy ostatniej wersji nagrania trzasnął drzwiami, co zresztą było słychać na tym take'u, że nagle po prostu jest tam jakiś taki skobyt na saksofonie i jeps! 11 razy, bo już to jest tak, jakbyś musiał mieć 11 orgazmów w czasie jednej nocy, to w ogóle jest niemożliwe. I wyszedł ze studia, po czym byśmy zrobili zgrupowanie, burzę mózgów, no i mówimy, kurwa, no panowie, co jest? No bo ty, kurwa, grasz tam jakoś po prostu jak dupa, a ty, kurwa, tam na tych po prostu bębnach ziemniaki sadzisz. Dobra, kurwa, to rozpierdolę. Dobrze, kurwa, spalię, kurwa. Rozpierdol to. Okej, kurwa, panowie. I w końcu to jest najlepszy utwór na płycie. No i tak to było. Nagraliśmy te 60 minut, które później bez wiedzy programu Trzeciego Polskiego Radia zanieśliśmy do wytwórni płytowej, do Marka Winiarskiego, i on to po prostu wydał. Zdaj pomysł, no, że przez te 3 dni spróbujemy sobie na przykład 6-7 numerów, no, zobaczymy jak brzmi i siłą zdecydujemy, czy robimy coś, czy robimy coś tego w ogóle. No mamy czas, żeby się... A jakbyśmy zdecydowali, że zrobimy sobie na przykład, to za miesiąc przyjdziemy i każdy przyniesie po 2 numery dodatkowe i wybierzemy sobie po prostu jeszcze z... Nie wiem, czy lubię. No. Fajny bas. No. On się nie do końca rozegrany. Ale ładnie się brzmi. I to jest miłe, że nie robisz się głośno też, nie? Znaczy on ci tak dobrze brzmi, że nie masz kłopotów. Nie, chciałem ci powiedzieć, że fajnie, że się nie odkręcasz na cały regulator. No. Fajnie, że nie jesteś świnią, po prostu się nie odkręcasz, no. Bo wiesz, co wcześniej robiłeś, nie? Pamiętasz, nie? To chciałem ci komplement powiedzieć. No, że, no pamiętasz, że byłeś złym człowiekiem, a teraz jesteś dobry, no. Nigdy nie będę dobry. Dobry jesteś. Dobry, bo się to porządnie. Dobry właśnie ten bardzo fasista. No można i tak, no. Ten okres, kiedy myśmy z Czaską byli przyjaciółmi, bardzo blisko, był strasznie inspirujący. Wydaje mi się, że był to taki, no, jeden z najbardziej chyba istotnych motywów, które spalały miłość. Ja potrzebowałem takiego mózgu jak ma Tymański. Myślę, że Tymański potrzebował mojej dzikości, jakiejś takiej, myślę, że też bezwarunkowego oddania, które ja mu zapewniałem wtedy. Moja przyjaźń z Mikołajem była bardzo intensywna i to była przyjaźń na pograniczu właśnie miłości, można powiedzieć, takiej męskiej miłości, która oczywiście nie implikuje koniecznie jakichś tam relacji seksualnych, aczkolwiek gdzieś tam, wydaje mi się, że gdzieś tam było między nami, chociaż nie na takim poziomie po prostu fascynacji seksualnej. To raczej było takie coś, że byliśmy bardzo młodzi i po prostu gdzieś tam, no, byliśmy otwarci na wszelkie rodzaje przekroczeń. To było głębokie uczucie, które było między Tymonem a mną. No, naprawdę, każdy dzień się zaczynał od telefonu, nie? Między nami, jak po prostu. Zresztą zamieszkaliśmy razem. Ja bym ten elementem chyba trochę bardziej męski, a Mikołaj był kobiecym. Był gdzieś tam ten element cały czas taki był między nami, lekkiego takiego związku mąż i żona, prawda? Ale raczej to była sytuacja właśnie taka, no...
Kurwa, no nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Nie wiem, czy nie byliśmy gejami. Być może byliśmy, ale mówię, niektóre rzeczy wykasowałem z pamięci. Myślę, że byliśmy takim związkiem przez wiele lat, takim nazbyt sklejonym. Że nie mogliśmy bez siebie żyć i nikt nie mógł bez drugiego zrobić kroku. Nie? Że nadmiernie kontrolowalnym. Kurwa, tani! Kiedy przed Lechą Mozer, wydaje mi się, zaczęło się coś tam dziać niedobrego między nami. Może dlatego, że po prostu Mikołaj Leszka postrzegał jako dystrakcję, czy jako po prostu taki rodzaj, no kogoś, kto wszedł między nami klinem. Nie zagrał. No, tak, nie? Znaczy, ja rozumiem, że wiesz, ale... Warto, nie? Ja się mówię, Mankowski był taki wdzięczny, nie? Dobra, cały to niżej. Przepraszam, cały to niżej i ten jeden skok tam. Przepraszam, bo to jak miałbyś Mankowski numer, wiesz, no? I tak mi zmieniłeś. Kupujemy, tak, no. Bardzo ładny temat. Masz go zapisanego w C gdzieś? W C? Mam tutaj. W C? Masz? Mam. Ja ci w wolnej chwili zapiszę to. Dobra. Wiesz, bo to jest trudne, to jest całe nowe. To jest bardzo proste, to się wiesz, nie? To jest, wiesz. Nie, ja to słyszę. Nabi. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Wiecie co? W ogóle, jeżeli mamy cztery, to jest temat taki mąkowski, który powinien zostać wolno, ta bada, bada. Ale żeby się za bardzo nie bujał, tylko tak właśnie. Cztery. Teraz spotkałem Tymona, to ja byłem bardzo zaszczutym, zakompleksionym, takim mocno katolicko wychowanym młodzieńcem, który był prymusem i dużo ćwiczył i starał się przede wszystkim dobrze wypaść. To, co reprezentowali chłopcy zespół Miłość, to nie do końca mi odpowiadało. To było, wiesz, zbyt awangardowe, to było dosyć dużo niebezpiecznej wolności. Tam było dosyć dużo takich rzeczy, których ja się szczerze bałem. Dlatego ja cały czas gdzieś tam jakąś część mojej świadomości zachowywałem dla siebie. Kiedy wracaliśmy z Żaka, też zacząłem tą swoją, wiesz, socjotechnikę stosować u Leszka i mówię do niego, wiesz, stary, zagramy jakieś tam, wiesz, fryty, wiesz, Jezu Zazu, Coltrane'a, jakieś swoje rzeczy, może będziemy mieli kapelę rockową, będziemy śpiewać, będziemy się tarzać tam, stary, w błocie, z tej przyjaciółmi. A to Lechu mówi, no wiesz, ja nie mam przyjaciół. A ja, spoko, damy radę, zaprzyjaźnimy się. A on mówi, no to, ja się nie wiem przyjaźnić. Powiedziałem, że my za bardzo po prostu nie mamy ze sobą wspólnego dużo, ponieważ to kiedy powiedziałbym mu na przykład, wiesz, filmy indiańskie, walenie konia za rzeką, wiesz, wchodzenie, wiesz, na osiki, kurwa, topole, wiesz, i plucie na ludzi, czy rzucanie kondonów na przykład z wodą, wiesz,
które się rozbiegują na, wiesz, na tatuaże. Bo to było dla niej coś takiego typu, co, no ja, wiesz, tylko ćwiczyłem, wiesz, od dziecka. Tym on potrafił gdzieś tam wybiegać, wiesz, szalony z pociągu i tam jakieś... mówił, że zapisałem właśnie nowy wiersz, wiesz, i opowiadał o tych wierszach i tak dalej. Dutek, nia, zabawki, dziadek, kola. Robaki kola, znajdujące się w Zatoce Gdańskiej, kałowe robaki nie pozwalają pływać dzieciom. Nie kąpcie się w piasku, nie grzebcie se, nie dodadywajcie se. Dogos. Chciałbym leżeć na tych tytach i już się myślę. Chciałbym leżeć na tych tytach i już się myślę. No ale z czasem zacząłem się otwierać, zacząłem poznawać chłopaków coraz lepiej, no i już w tym zespole coraz lepiej się czułem. Moje relacje z Leszkiem były bardzo różne, były bardzo takie chybotliwe. Leszek z jednej strony właśnie strasznie taki ortodoksyjny pianista klasyczny, jazzowy, kompletnie nie mógł znieść tego mojego nieposkładania. Granie Mikołaja, powiem szczerze, było dla mnie bardzo irytujące, dlatego że ja słyszałem ten jego brak świadomości. Tam był potężny przekaz, wiesz, a ja nie słyszałem tego przekazu, ja byłem tak zajęty nutkami, wiesz, i teorią, że jakaś nietrafiona tercja w akordzie, to doprowadzała mnie do szału. Leszek ma taki problem, że jak drzwi mu skrzypią, to on słyszy, z jakich dźwięków się składają. Więc dla niego moje granie musiało być zjawiskiem nie do przeżycia, bo tak mu tak sobie myślę, że jak on je słuchał, to on się, to miał taką totalną potrzebę, żeby się za mnie wstydzić. On mi burzył cały mój świat. Ja mówię, jak to jest C-moll? C-moll to jest C, S, G i jeszcze do tego jest septyma B i nona D. I między tymi dźwiękami się poruszamy, przechodząc. Natomiast Mikołaj po prostu widział C-moll, a grał po prostu to, na co miał ochotę. Przełożenie tej sytuacji na towarzyską sytuację było bardzo jakby no oczywiste, że w momencie po prostu zaczął mi wyjaśniać, Lechu, że ten facet trochę nie pasuje, żeśmy wzięli Maćka Sikałę. Nasz konflikt polegał na tym, że Leszek uważał, że ja obciągam zespół, a tym on uważał, że ja nadaję mu właśnie taką dziką, takie dzikie światło. Problem polegał na tym, że nasze kłótnie nigdy nie były wprost. To zawsze odbywało się przez Tymona. Ja przez Tymona wiedziałem, że Leszek jest niezadowolony, bo Leszek dla mnie był bardzo miły. Ale też przyznam się, że Leszek mi, wiesz, poświęcał mi dużo czasu na przykład, nie? Pracował ze mną. Także, wiesz, ja miałem fajnego nauczyciela, nie? W postaci Leszka, szczerze. Poświęcił mi dużo swojego czasu. Ale na pewno nie byliśmy stworzeni do tego, żeby grać ze sobą i tworzyć jakąś rzecz. Nie wiem. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy. Nie wiem. Co? I tak dobrze, i tak dobrze. Może zostanie, może zmienimy. Jeszcze nie wiem. Ja też nie wiem, co zrobić z tą formą utworu. Uważam, że jak tak się przysmyczamy, jest też okej. Okay. Też coś było, wiesz. Gdybyś teraz nagrał taką płytę tutaj ze mną, bym się ucieszył. No. A jakby się sprzedała dobrze. A jakbyś się pomylił, też bym się ucieszył. Ale Mikołaj jest smutny. Panie Mikołaju, ja wiem, że to nie jest ta forma, która ówczesnym mlokiem. A to było dla ciebie zaraz już chodziło dla ciebie napęd. Już miało być przygotowany pod ciebie. Przygotowany, tylko już podłożony, rozlany ten, miałeś już wejść po prostu. Tylko się wytarzać, jaki powód miałeś tak w jasło, tak po prostu, wiesz. A ja już smażyłem dla ciebie tutaj, nigdy. Nie chcę z tobą współpracować! Zeźliłeś mnie! Kochaj go, on ci odda zaraz tym samym. Zeźliłeś mnie dokumentnie! Jesteś mało efektywny! Noszenie krzyża to jest! Raz, dwa, trzy, cztery.
na drugą płytę ten jest Smoka. Potem trzeba było je przećwiczyć. Prosiłem Mikołaja, żeby przygotował się tam na jakiś tam termin, ale Lechu mi to tam gdzieś tam do ucha szeptał, że zostaw Mikołaja, wiesz, zostawmy go, on sobie poradzi, poradzi się sikało, wiesz, to jest zajebisty muzyk, będzie lepiej. No tak, ale wiedziałem, że Mikołaj był moim sprzymierzeńcem w zespole, że to był po prostu my man i że bez niego nie będzie zespół taki, po prostu już mój, tylko będzie zespołem akademików. Tym on rzeczywiście przyniósł nowe kompozycje. Ja miałem jakiś taki, no, przyznaję się, dla mnie uczenie się tych numerów, które były naprawdę trudne, rozumienie ich, wiesz, sensów, przekraczały wielokrotnie moje możliwości. I była jakaś taka próba, kiedy Tymon przyniósł dużo nowych rzeczy. Dużo nowych rzeczy. Wiesz, dzisiaj to nie jest dla mnie problem zabrać takie rzeczy. Ale wtedy to już straszne. Mikołaj zaczął się stawiać, że ten repertuar mu nie leży, że on by chciał rzeczy takie bardziej proste, intuicyjne, jakieś etniczne. Ja mówię, to kurwa, napisz takie po prostu. Okej, napiszę ci. Kiedy napiszesz? Za pół roku. Za pół roku to po prostu, wiesz, to za pół roku nie będzie koncertów. Musimy po prostu, wiesz, wejść do studia. W kwietniu po prostu mamy sesję, jest tam luty powiedzmy i wiesz, i trzeba te numery zagrać i po prostu i co powiesz teraz, nie? Moje poczucie było no, takie totalne, bezbronne. To jest takie, że przychodzisz i ktoś ci coś mówi, a zrób tak, a ty, a zrób, i ty nie możesz tego zrobić. Będziemy grać z czapy, ja mówię, chuja, nie grać z czapy, stary, jak to nie? Ja mówię, słuchaj, nauczę się tego po prostu, bo gramy te numery po prostu, albo nie gramy nic po prostu, no wiesz. Po prostu nie mogłem się ruszyć w ogóle. To uczucie zresztą nie było mi obce. Stary, myślałem, że to jest nasz wspólny zespół. Ja mówię, no jest nasz wspólny zespół, nie? Zawsze mówisz, że jest to demokracja. Mówię, demokracja, wiesz, była, wiesz, ale się skończyła, nie? Zapadłem się zupełnie w siebie wtedy. I powiedziałem, że... Że... Sorry, chłopaki. I chłopaki powiedzieli, sorry, Mikołaj. My chcemy dalej pracować, nagrywać płyty, a ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja mówię, Mikołaj, no to dobra, to co, to koniec chyba, nie? No jako koniec, ja mówię, no koniec, kurwa, wiesz, you're out, po prostu, wiesz, nie macie kapeli, nie? A co, ty zrobisz takie coś? Ja mówię, no to, słuchaj, no nie mam wyjścia, po prostu, wiesz, podzielałem się, jaka sytuacja, a on mówi, chuj z ciebie, ja mówię, no chuj, no, ale wiesz, ale co zrobisz, no? No i ja się zwinąłem z całymi instrumentami, poszedłem do domu. Pomiędzy nami się zupełnie, wiesz, kontakt urwał. Ja wyjechałem, ja nie mogłem tego znieść, życia w tym mieście, w którym właściwie byliśmy tak głębokimi przyjaciółmi. Ja sobie nie mogłem poradzić z tą strukturą. To było dla mnie straszne. Nie, to było naprawdę dla mnie straszne. I pomyślałem sobie, że w takim momencie, o Jezu, jak to było dla mnie straszne. Nie ma się to dziwić, że nie chcę o tym pamiętać. Wiesz, to jest tak, że jak już... Nie chcę mi się o tym mówić, to straszne. No gramy, raz, dwa, trzy, cztery. Ale wiesz co, myślę, że tutaj nie ma sensu, wiesz co, dlaczego nie ma sensu? Ale nie ma sensu walkingu grać po prostu tu, na swoje solo. Ja po prostu, ja strasznie fajnie grać. Weź zagramy tak jak... takie rzeczy, których ja nigdy nie grałem i też nigdy nie chciałem grać. No. Ten, Indie, może takie no, jakby to India była, ten numer. Nie, poważnie mówię, no. Obraź mi, Mikołaj. Nie, po prostu... Ja bym chciał grać tak,
żeby każda następna sekunda była niepewna, wiesz? Ale tak, żebym w ogóle nie znał przyszłości, tak jak to normalnie w życiu jest. A ja gram i wiem, co się za chwilę stanie. I dla mnie to jest porażające. Ale Niko, to jest bardzo ważna, stara sprawa. Ornette Coleman powiedział, dość szafu, gramy muzykę, improwizację. Ja myślałem, że stary gość się upalił i pędził. Nie, dokładnie wiem, o co chodzi. A potem skumałem, że świat... Cały czas nazywamy to na różne sposoby, ale ten świat sztuki się dzieli na to, co nazwane i co nienazwane. Dokładnie. Co tacy, co lubią nazywać i wszystko wiedzą, mówią, a wiem, SF, tu, to, wiedziesz, a ty wiesz, Jezu, ja nie co gram w ogóle, ja też nie co wiedzieć w ogóle, stary. To jest tak, jakbyś mi ułożył przyszłość po prostu, no. A mnie w przyszłości, mnie w życiu interesuje to, że ja nie wiem, co się za chwilę stanie. A ja też nie wiem. I dlatego chcę żyć, rozumiesz? Ja też nie wiem. Bo mnie to ciekawi i dlatego mi się podoba, że biorę saksofon i ciekawi mnie każdy następny ruch, bo ja jestem takim płatkiem, który po prostu zareaguje na wszystko, co się wydarzy. Ale jak ktoś mnie obstawi, wiesz, armatami, wiesz, policją i kordonami, to mówię, przepraszam, nie chcę żyć, wolę się cofnąć, nie? Mnie jazz męczy na przykład, wiesz, ja po prostu lubię piosenki. Jeżeli mam ochotę żygnąć, rozpierdolić gitarę głośno, zadać fryty, to gram. No. Dobra, to co, to samo ćwiczymy, czy coś zmieniamy numer? Zrobimy to samo, ale rozjebę trochę tę formę, tak przynajmniej wiesz, tam gdzie wiesz. Dobra. Uuu, a to będzie trzeba
W ten sposób. No bo nie, bo Leszek zaczął tą melodyjkę zagrać sam. Ekspozycję myśli tematycznej rozpocząłem ja, nie? Tak, wedle pierwszego fisku rozkreślnego. Co powinno nas łączyć w grupie poza muzyką, to na pewno przyjaźń. Chociaż to różnie z tym bywa, dlatego że jeżeli jest się ze sobą blisko, to czasami są sytuacje nieuniknione i takich pewnych spięć między nami. Ale na pewno jakaś taka wspólna droga. Co powinno wiązać? Ogniwa Chesterfielda. Chęć podążania cały czas naprzód. Wiąże nas gruby sznur miłości. Jacek dość ciężko przeżył rozstanie Mikołaja z zespołem. Przede wszystkim traktował nas jak braci, starszych braci i byliśmy dla niego rodziną. Nieraz nam powtarzała siostra przyrodnia Jacka Kasia, że byliśmy jego najbliższymi ludźmi naprawdę w Gdańsku i w ogóle. Jacek sam pochodził z rodziny rozbitej, jego tata został przez rodzinę odsunięty. Zresztą słynny Olter, którego Jacek na oczy nie widział. Z kolei mama była nadopiekuńcza, mama Klara, którą poznałem, która zginęła szybko, bardzo w wypadku. Jacek był mocno jakby tak, przez ten fakt straumatyzowany i zbolały. A z kolei ojciec był dla niego bardzo osobą taką niedostępną i odległą i nie cieszył się z tego, co Jacek przynosił do domu. Żadne informacje o Jamboree, o sukcesach grupy Jacka ojczyma nie dotyczyły, więc Jacek był naprawdę bardzo samotnym człowiekiem. Myślę, że to, że Mikołaj odszedł w pewnym momencie gdzieś tam też go mocno zabolało. Mikołaj już nie był w kapeli, musiałem podjąć jego decyzję, więc zadzwoniłem do Sikały i zaprosiłem go na próbę. Oczywiście Lechu Możer był zachwycony tą sytuacją, rozanielił się, że będzie Maciek grał z nami, że będzie grał nasze numery, że wreszcie z przodu będzie frontman, zawodowiec, jazzman, który ma frazę taką po prostu amerykańską. To wymagało ode mnie takiego jakby większego otwarcia i nabrania odwagi, nie, bo każdy dźwięk miał prawo tam zaistnieć całkiem swobodnie. Zresztą teraz wiem, że ma prawo zaistnieć w każdej muzyce, ale wtedy nie, jakby bałem się tego. Bardzo nas ważna sytuacja, bo gramy na Jamboree przed zespołem Orneta Colemana, Historic Tour to się nazywało, oraz po kwartecie Stańki z Stanem Oxleyem, czyli po prostu jesteśmy między tuzami. Gramy dla 3000 osób, po raz pierwszy gramy duży koncert dla fanów w Warszawie, no i nagle po prostu gdzieś po tygodniu prób Sikała znika. No cóż, wiedziałem, że po prostu pewnie dał banie, nie? I po prostu poszedł w długą, więc pojechałem do jego żony Marzeny, pytam się po prostu jakimi on po prostu drogami chadza, na to Marzena powiedziała, no słuchaj, no to musi zapytać tutaj pijaków okolicznych, ale są jakieś takie jego przystanki tej męki, Drogi Krzyżowej, jakiś tam, prawda, bar Liput, tutaj bar jakiś kurwa, marynarz. Nie pamiętam dokładnie, bo to były nazwy jeszcze tam sprzed lat 20, wtedy nie piłem w tych barach, no ale wszyscy znali go. A Maciek, tak, rzemiście, no i go stary też tu pił. No takie historie dość patologiczne, ale to była taka też dzielnia, nie? Ja pamiętam tylko to, że mieliśmy jechać na Jamboree i tym on przyszedł do mnie wcześniej, a wiedział, że jestem, albo się domyślał, w ciągu takim parodniowym i chciał, żebym ja po prostu wyszedł z tego. I no, bo to było trudne. I od rana spacerowaliśmy po Wrzeszczu w tą i z powrotem, rozmawiając i jakoś tego kaca wychodziłem po prostu, zamiast go zapić, jak zwykle. Pójdźmy na próbę. Nigdy już nie słyszałem, żeby komuś się tak po prostu trząsł dźwięk, no to było niebywałe, naprawdę. Widziałem, że gość cierpi, wiesz, no, po prostu grał tak chujowym dźwiękiem, tak po prostu takim rozodganym, wiesz, jak wiesz, jakby piszczał no, na Korynie, nie? Bardzo dobrze, że Tymon przyszedł wtedy i się mną zaopiekował tak trochę. Tyle pamiętam. Wiem, że krótko po tym już nie piłem, nie? Nie? To, no, będzie czat. Tego mi nie ugrali tam, ani Wojtczak, nikt nie chciał ugrać. A wiedziałem, że dla ciebie to jest, wiesz... Ryż, ja już grałem takie melodie, że nic to w ogóle. Ugrywałeś się stary. Ja niedawno zrobiłem taką reminiscencję, już posłuchałem sobie.
tych naszych różnych rzeczy. I mówię, kurde, jakie trudne, ja cię przepraszam. Ale ja nie zemsty dla ciebie. Ja nie, ja wiedziałem, że ugrasz, wiesz. Nie, to było z miłości do muzyki. Z miłości do ciebie. W pewnym momencie zadzwonił do mnie Olter i powiedział: słuchaj, wiesz co, Mikołaj chyba jest gotów z nami zagrać na tym festiwalu, wiesz, bo wydaje mi się po prostu, że to trochę byłoby też fajnie, bo on w tym zespole działał i zapracował na to, żeby się pokazać nawet po numerach, więc przemyśl to, Rysiu, bo nagle się czuję obecnie głupio, a on spotkał go na mieście, wydaje mi się, że już nie jest obrażony, założył swój zespół, się nazywa Łoskot i wiesz, i może to jest dobry okres, żeby się jakoś tam zaprzyjaźnić na nowo, czy tam dogadać, nie? Okej, w porządku, powiedziałem. No i potem Tymon wrócił i nagle powiedział mi, no jednak chodź Mikołaj, no a ja oczywiście jak taki piesek, super rycho, tak czekałem na to gdzieś, wiesz, po prostu w tajemnicy to było moje marzenie, że wiesz, no bo chyba było. Ja też musiałem czuć, że coś tam się, no i poszło wtedy. Wreszcie tak jak trzeba. Dwa saksy alt i tenor dają ten ogień i przeciwieństwo spokojnego Maćka, akademika, różowarzy, dziki, zwariowany saks Mikołaja i wszystko trzeba pasować, nie? Ale ty się obrazisz na nas już. Już też odejść, już nie chcesz. Nie, ustaliliśmy, że... Nie, nic nie chodzi. Nie obrazi się. Jak Mikołaj chce odejść, to ja... Nie wiem, każdy musi sobie znać musi, nie musi. Nie, no, ale znajdzie sobie tutaj miejsce dla siebie, jak zawsze było. No. Ja też przecież. Każdy z nas, panowie, jest na swojej wyspie i te odległości się rozciągnęły. One się strasznie. Maciek po prostu, wiesz, żyje na swojej wyspie z fajką, składa swój jazz. Ale jest bardziej otwarty, miły i w ogóle słucha ludzi. Ale na swojej wyspie tam, wiesz, ja go widzę. Göteborg, jak się masz? A ty, o, tam Bornholm, Wynesham. I one się oddalają ciągle, a ty tam, wiesz, grasz ze swoje rzeczy, rzeczy klasyczne, jazzowe i tam pojebane. Ja mówię, ja cię widzę, a ty coraz bardziej daleko jesteś. Jak tam dzisiaj słońce, co? Słońce, może sobie próbę albo kopy, a ty... Płytę? A po co? Bo tutaj byliśmy tam do... Jutro! Tomorrow! Bo dzisiaj takie słońce. Nie, to można by dużo mówić. Słuchajcie, żona z mężem gadają i się rozchodzą. I co z tego wynika? Nie mówmy nic w ogóle. Rysiu, ja w tym ligopowym numerze ja bym tam chciał zagrać po wszystkich akordach po kolei. Świata? Tak. Dobra. To żebyśmy zrobili jakieś takie, żeby on po prostu... Takie koło jakieś, demol. Amol, emol, hamol, fismol. Dobra, dobra. A ty zarosł jak mężczyzna, jesteś taki zarośnięty, masz normalnie brodę, stary, wiesz. Super, byłem. Proszę numer, posłuchajcie. Bardzo prosta melodyjka. Taki. You got it, man. You got it. Klucze do mieszkania. Paleczka. Hello, my name is Brzoska. Brzoska. I'm your friend. Huh? Oh, you were, man. You're great. So coffee or beer? Yeah, maybe some coffee. Yeah, come on. Coffee, yeah. Mam tu jeszcze kawkę, nie? Ale zrób kawkę,
się. Dobrze, dobra, dobra. A my musimy. Słuchajcie, kto postawi dzisiaj piwko? Jestem bez. Rysiu? Tak. Jak gotowy, daj sygnał. 1, 2, 1, 2, 3. Lester przyjechał i obcowanie z nim potwierdziło Tymonowi i mi jakby słuszność naszego działania i naszego myślenia o muzyce. Czy muzyka jest, jaki ma sens, wiesz, zobaczyliśmy jakiegoś takiego, kogoś strasznie pokrewną duszę. Ja usłyszałem w jego graniu wolność. On może sobie pójść w każdą stronę i nawet dźwięki będą jakby totalnie obok. One grają, one pasują. Nuty były dla niego tylko pewnym rodzajem azymutu i pewną sugestią w ogóle, co się w tej muzyce dzieje. Kiedy już przychodziły momenty improwizacji, no to wtedy on rzeczywiście ciągnął nas bardzo mocno na sobą, na wyżyny kompletne. To jest punkt, który po prostu uważam, że jest takim Mount Everestem, można powiedzieć, dojrzałości. Potem właśnie już nic nie było takie same. Chyba każdy potem z nas postanowił robić coś innego, bo po prostu no Bowie był katalizatorem. Myśmy grali po prostu jakiś taki dziki jazz, że po prostu ludzie krzyczeli. I po koncercie poszliśmy sobie do kuluarów i tam jeden z wywiadowców, z ludzi z Jazz Forum zapytał Lestera, po to, żebym tłumaczył, co to jest jazz. Well, the thing about jazz is what people don't understand is that jazz is not about what you play, it's about how you play it. Material is irrelevant. The material can be from anywhere. It comes from your mind, it comes from your soul and your heart. So whatever song you wish to play is it's just part of you, it's part of the music. But jazz as itself is a concept. It's not really a repertoire. It's a way of doing things, it's a way of thinking. Tego się nie da słowami wyrazić, co właściwie się nauczyłem od Lestera Bowie. Tego się nie da opowiedzieć i konkretnie w punktach wymienić. Wiesz, to jest tak, że przesiąkasz kimś po prostu i orientujesz się, że również tak można być. To jest takie chodzące świadectwo tego, do jakiej formy można doprowadzić swoje istnienie. I Lester Bowie był właśnie takim świadectwem. Miał po prostu taki dar, był ewidentnie obdarowany umiejętnością swingowania i gruwienia na bębnach, jak mało kto. To było dotknięcie absolutu, to było tak, że wszyscy oni miali, siedzieli, wiesz, i patrzyli, nie wierząc właściwie, jakby uczestnicząc w tym akcie jakimś, który się wydarzył. On potrafił, wiesz, na jednym głupim werblu po prostu przez 8 minut wiesz, zaczarować publiczność, także no, miał momenty fenomenalne, naprawdę. I byłem bardzo dumny, że mamy na scenie takiego bębniarza. Z Jackiem spędzaliśmy trochę czasu razem, on czasem do mnie do domu zawitał, to żeśmy sobie kupili dwa kurczaki,
Zjedliśmy kurczaki, pogadaliśmy sobie, zapaliliśmy w kuchni, jak jeszcze można było palić u mnie w domu. I Jacek powiedział coś takiego, że był pewien, że jeżeli ja coś gram, kilka dźwięków, to one coś znaczą, ale w sposób werbalny. Więc to mnie zaczęło zastanawiać. Bardzo trudno było się z Jackiem dogadać, ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. Znaczy, kiedy on siedział za bębnami i grał, no to wszystko stawało się jasne. Ale kiedy on zaczynał coś mówić i tłumaczyć, to ja się kompletnie gubiłem. Co ty masz na myśli, jak to grasz, nie? Co ty przez to powiedziałeś do mnie? Ale w taki sposób, że co to, wiesz, czy nie wiem, poszedłem do kina albo kupiłem piłkę, no obojętnie, cokolwiek. On myślał, że to właśnie, że to się z tym wiąże. Kurde, o czym on opowiada? Sytuacja, kiedy byliśmy na Węgrzech, była totalnie dziwna i tajemnicza i oznaczała zupełnie nowy okres w historii naszego życia i nowy okres w historii grupy Miłość. Jacek zawsze był specyficzny, ale tak naprawdę jak zauważyłem, że coś się z nim zaczęło dziać nie tak, pojechaliśmy na taką małą trasę na Węgrzech. Widziałem tylko, że Jacek przestał się odzywać i przestał spać. Nie wiedziałem, to nie jest normalne, chociaż Jacek po prostu ma wizję, że ma o mamę. I ja mówię do niego, powiedzcie, jak się czujesz? Nic nie mówi, jak się czujesz? I on po prostu mówi, że dziwnie, pięknie, coś jego, a potem pytam się go, jak to jest w ogóle? On mówi, nawet nie masz pojęcia. Wtedy myśmy z Tymonem odwalili najstraszniejszą rzecz, jaką... Wtedy byliśmy znowu bardzo, bardzo razem. Ale to była dla nas tragedia. Tragedia była dla nas Jacka tracić. Pojechaliśmy z Czaską, żeśmy zawieźli do szpitala. Tam no, zaczął po prostu jakoś tam łapać grunt Jacek, ale tuż przed tą diagnozą chodzi w kółko. I tak chodzi w kółko, po prostu tak był kulawy, tak chodzi w kółko, taka zepsuta maszyna. No i widzę takie po prostu oko szalonej kobiety, która po prostu coś tam mówi, o, przyjechali do nas. I ja myślę sobie, Boże, dom wariatów. Jacka przyjaciela naszego zamknął do wariatów, ratunku. I mówię do siostry, siostro, to jest Jacuś, to jest nasz Jacuś. Proszę go nie zamykać w dom wariatów, bo to jest nasz przyjaciel. Ona mówi, człowieku, jeżeli jest w tym stanie, to jest wariatem. Po prostu odpierdol się, pomóż mi go związać. A koło Jacka? Wchodzimy do tego pokoju, gdzie jest jakiś gościu, który po prostu ma odjazd, jakiś kolega wróbel, wiesz, i siedzi z nami i słucha tego, kolega wróbel mówi do mnie, czy słyszał pan wszystkie syreny świata? Nie, on. Czy może pan sprawić, że przyszedł tutaj pan Nartowicz i pan Popławski? Nie wiem, może tak, on. Mówi, czy może pan powiedzieć nie? Ja mówię, nie, on, dziękuję. Ja tego słucha wszystkiego, no i już to było dla niego za duże, to już było grube, nie? I w pewnym Jacek mówi, weźcie mnie stąd, słuchajcie, ja tutaj po prostu umrę, ja tutaj umrę chyba, nie? Ale ten gościu obok zaczął krzyczeć coś do niego, zaczął mówić, przeproś, 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 a tak, Jezu, przepraszam, przeproś, przepraszam! I to było straszne, to było oczywiście teatralne i dramatyczne, a myśmy z Czaską siedzieli po prostu obsrani w ogóle, no zesrani ze strachu i tak, kurwa, ja pierdolę, ty bierzemy go stąd, chodź go wyciągniemy. No nie, no, ale został siostra. Panowie, zwiążcie go, ale koło Jacka, nie no, kolegę świra, już, kurwa, umiesz związać faceta? Panowie, nie, nie, panowie, proszę was, ja zwariuję, ja umrę, chłopaki, Mikołaj, Tymon, no i gościa po prostu zamykamy, wiesz, znaczy wiążemy, laska mu daje zastrzyk, ten gościu krzyczy, przeproś, przeproś, ja tak krzyczy, że przeprasza, że umiera w ogóle, że gaśnie mu wzrok. No i wychodzimy z tego szpitala, nie patrzymy na siebie, ja z Czaską, no to już było, kurwa, to jest już po prostu, kurwa, grube, no to jest tak, jakbyś po prostu... Zostaje kumpla z Wietnamu,
chirurgowi, który jest z niego po prostu uczyni kalekę, nie? Lobotomię. Wiesz, że nie jest twoja to wina, ale zresztą masz ten udział. Wchodzimy skurwianie, szczęśliwi z Mikołajem. Nie wiem, czy coś mówimy w ogóle, po prostu tylko wchodzimy, wychodzimy i wzdychamy, nie? I on mówi, odwieź się? No, odwieź. Niedaleko jest do tego momentu, do tej niedzieli feralnej, kiedy po prostu zadzwonił telefon i ktoś powiedział mojej drugim żonie, Marcie, Jacek wyskoczył z okna, nie? Więc to tutaj mamy okres tam 5 lat, ale to właściwie ten moment jakoś mi się zlewa w czasie teraz po prostu, że to wiesz, właściwie mogło się stać przez ten pierwszy weekend, bo te wszystkie potem historie z Jackiem były takie po prostu jak zapadanie się po prostu no, w dno oceanu. Pamiętam ten dzień dokładnie, bardzo słoneczny styczniowy dzień, 6 stycznia. Szok. To był szok, bo tego się nie spodziewałem, że to aż tak, taką przybrało formę. Nie? Ja byłem wściekły na niego, wiesz, bo to dla mnie to był kolejny jego taki po prostu numer. A to pomylił pociągi, a to nie dojechał, albo chciał pożyczyć 10 zł, ale mi, wiesz, a to wskoczył z bloku właśnie, wiesz, o. To był dla mnie taki jakiś jego kolejny numer. Wiesz, w ogóle jakby nie docierało do mnie ta powaga tej sytuacji, tylko wiedziałem, kurde, Jacek, znowu po prostu, wiesz, robisz wszystkim problemy, nie? Tak to odebrałem. Takie to było przez nas pierwsze dotknięcie takiego realnego świata, który składa się ze śmierci. To dla nas było takie zetknięcie z taką rzeczywistością, która mi na przykład, która mi kazała definitywnie odejść od miłości już. Definitywnie. Jest bardzo ładny. Ma talent ten chłopak. Jeszcze nie pręży. Mi tręży go, nie? Nie pręży się. A mi się wydaje, że on mi tręży talent. On straszny talent. Ma łatwość. To jest niewymuszone, to po prostu wiesz. Straszne możliwości ma. To co, to spotykamy się jeszcze, czy już odpuszczamy sobie?
poważnie mówię tak, że ja muszę się zastanowić. Dobra. Bo to jest dla mnie. To jest dla mnie gdzieś jakieś takie ważne. No. Bo to tak naprawdę to taka trasa właśnie, wiesz, tygodniowa, powiedzmy. No, to ma sens. Byłaby jakby odpowiedzią na nasze wszelkie wątpliwości, jeżeli je mamy. Jeżeli byśmy się na to zdecydowali, to ja bym wolał nagrać płytę po trasie. A po trasie to nie wiem, czy nam się będzie jeszcze chciało w ogóle... Nie, następny, po prostu po sześciodniowej trasie, wiesz, dwa dni w studio, czy tam nawet jeden dzień w danym studio, czy dwa, i nagrywamy płytę po prostu już z doświadczeniem ruchu. Nagrywamy po prostu tak, jakbyś, wiesz, niechcący, i to są na rozgrzanym pręcie. No. Ja się stęskniłem po prostu, żeby sobie pograć normalnie, wiesz, wy to tam, bo ciągle, kurde, jakieś mam, wiesz... No cieszę się, że jestem z wami, strasznie was lubię, kocham w ogóle, jakoś tak ogromnie ciepło, natomiast przyznaję, że nie mogę się podpisać pod sobą już, nie pod tym, co gram do końca. Nie mogę, bo jakby nie znajduję tej relacji. I myślę, że też każdy z was mógłby o tym powiedzieć, że... Dajmy sobie parę miesięcy czasu, przecież we wrześniu spotkamy, dwa dni, zobaczymy, że się okaże, że to nie ma sensu, na temat zamkniemy i będzie po prostu mieli, wiesz, parę obrazków fajnych i koniec, no i po prostu nie ma co się tutaj teraz rozchodzić. Co panowie? Komu drogę temu czas, bo miło bardzo, nienawidzę was. Śledzę twoją karierę od samego początku. Ty chuju. Teraz zbieram w życiu to, wszystko, żeby coś się działo w moim wnętrzu ważnego. Dzięki temu to, co gram, może być prawdziwsze, bardziej jeszcze klarowniejsze, bardziej jasne. Nie jestem gwiazdą, ale jestem muzykiem, który koncertuje i gra po całym świecie. Może nie śpię w hotelach sześciogwiazdkowych, śpię czasami u znajomych, ale za to mam wspaniałych przyjaciół, z którymi mam szansę pracować i naprawdę się wymieniać. Idziesz ulicą, to masz muzykę, która gra ci w głowie bez Walkman, tylko ją słyszysz, po prostu naturalnie się w tobie odbywa. Dzisiaj taką muzykę właśnie gram, która się we mnie naturalnie odbywa. Ja dzisiaj w ogóle się nie czuję muzykiem, powiem ci szczerze. To znaczy, wiesz, jakoś los jakby rzucił na mnie takie zadanie, żebym ja siedział tutaj przy takim urządzeniu na scenie i przebierał palcami i doznawał jakiś ekstaz i czasami publiczność również doznaje tego ze mną, ale jakim jestem muzykiem, nie mam pojęcia, jakim ja jestem muzykiem, wiesz, ja nie wiem w ogóle, po co się to robi, po co się to gra, im dłużej uprawiam ten zawód, tym właściwie coraz mniej na ten temat wiem. And tonight is a special guest. We have Mr. Leszek Mostrza over there, playing on some songs for us. Kiedyś wszystko było jasne. Był bardzo wyraźny podział. Tu jest muzyka, która jest dla mnie najważniejsza i to jest całe gówno zwane życiem. Czyli sprzątanie, zmywanie, płacenie rachunków, podryw. W tej chwili nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, czy najważniejsza jest muzyka. Wielkie marzenia, chciałem być, wiesz, jakimś artystą takim jak ktoś, ale potem się okazało, że wiesz, że wszystko się zmieniło, te marzenia właściwie trzeba zrewidować i ustawić je od początku, dlatego że rzeczywistość się cały czas zmienia. Gram na przykład z Davidem Gilmourem, który, wiesz, współtworzył zespół Pink Floyd i jest jednym z najważniejszych muzyków w historii. I pytam się go, jakie jest jego marzenie, on mówi, że on chciałby być małym, nieznanym muzykiem, wiesz. Że on chciałby wreszcie sobie, wiesz, zamknąć się w piwnicy i robić coś małego, a nie tak, że on coś sobie nagra i wszyscy robią z tego od razu wielką sprawę i on właściwie musi się cały czas tłumaczyć. Zaczynasz myśleć, kurczę, to po co ja idę, wiesz, w którą stronę ja właściwie dążę, gdzie jest ten kierunek, gdzie jest ta droga. Wiesz, to są takie świadectwa, które powodują, że zaczynasz to wszystko widzieć inaczej.
Ja niby mam słuch absolutny. Kiedyś bezbłędnie słyszałem każdy dźwięk, a w tej chwili zauważyłem, że jakby... zdarza mi się, że jak słyszę jakiś dźwięk, to już nie jestem pewien, jaki to jest dźwięk, to jest po pierwsze. Ale to mi otwiera cały bezmiar możliwości wynikającej z pomyłki. Pomyłka otwiera przed tobą cały potężny świat nowych możliwości. Po prostu musisz coś z nią zrobić, nie? Czas płynie, ty się pomyliłeś, zagrałeś nie ten dźwięk, co trzeba. Partnerzy mogą na to zareagować albo nie, ale to sprawia, że o wiele więcej rzeczy może się wydarzyć, musi się wydarzyć. Wiesz, możesz, no, otwiera się mnóstwo jakby nowych możliwości. I ja faktycznie coraz częściej się mylę, wiesz? Nieważne, co grasz. Jeżeli człowiek trochę się zestarzeje i pomyśli sobie o tym, że nie ma dużo czasu na ziemi, że po prostu musi zrobić to, co mu gra w duszy, no to po prostu sięga po różne rzeczy. No, ja po prostu bym się zżygał, gdybym miał grać tylko jazz. Grając jazz czuję spełnienie, bo to jest muzyka mojego pojebania. Jest to muzyka moich zawirowań mentalnych, mojego skomplikowania. Ale na drugi dzień budzę się po prostu i mam dość tego jazzu, bo jest zbyt pojebany dla mnie. I wtedy przypomniałem się, co mówił John Lennon. Powiedział, I only like rock and roll. I jestem cały czas na zawsze gdzieś tam rozerwany i uwiązany między dwoma tymi ekstremami. Między muzyką poszukującą, dziką, tak jak jazz lat 60. jak Coltrane i tą piękną muzyką edeniczną, jak Marley, czy Lennon, czy Velvet Underground. Możliwe, że powinien był być konsekwentny, tak jak na przykład Leszek, czy Mikołaj, czy Maciek i robić to samo. Można powiedzieć, że 180 lat robiąc muzykę do wesela, robiąc kontrolę, tarzając się gdzieś tam na browarach i w Łodzi, gdzieś w klubach, tam razem z chłopakami, z tesorami, po prostu i wdychając kurz za scenę gdzieś tam, nie wiem, w Fabianicach. Ale ja to nie żałuję, bo dla mnie po prostu to było kluczowe. Zawsze chciałem być hip-hopem, zawsze chciałem grać koncerty z taką głośną, zażliwą, hałaśliwą, zbudowaną muzyką i myślę, że po prostu rock and roll i jazz to jest dla mnie to samo. To się wszystko połączy w pewnym momencie. Jak tam? Idzie? Popornie? Dosyć tak. Może ćwiczyć trzeba? No właśnie, trzeba więcej zdecydowanie niż ćwiczyć. Musisz bardziej rytmem operować, żeby to nie było di da di da di da di da di da di da. Nawet mniej nut, ale z większym feelingiem jazzowym, nie? Więc może w taki sposób. No muzyka cały czas jest dla mnie pasją. Czymś, co wypełnia większość mojego dnia. W różnych formach, bo ostatnio dosyć dużo pracuję właśnie w akademiach muzycznych i na szczęście tam cały czas gram, też ze studentami, ale też cały czas ćwiczę, komponuję, nie mogę spać, bo mam jakieś pomysły w głowie, także muzyka potrafi być bardzo męcząca. Ale z drugiej strony to, że ona przynosi mi satysfakcję cały czas. Bo jeśli tak jest, no to dopiero wtedy może ona przynieść radość innym. Jeżeli ja to, co robię jakby szczerze, z oddaniem i z pasją. To jest najważniejsze. No, myślę, że już lepiej. Teraz stąd, tarad, dida, raz, dwa, trzy. Przy
przy naszym telefonie Tymon Tymański. Tymon, usłyszałem wiadomość, która brzmi tak nieprawdopodobnie, że postanowiłem potwierdzić ją u źródła. To prawda? Witam cię, Piotrze, serdecznie witam. To prawda. Tak się złożyło, że faktycznie taka propozycja padła z ust Artura Rojka i gramy na Offie. Gracie jako miłość w oryginalnym składzie? No prawie. Oczywiście nie jest możliwe skreślenie z Jadkotera, ale gramy w tym samym składzie właściwie co niegdyś z Sikałą Maćkiem, z Leszkiem Możderem, z Mikołem Trzaską, ja na kontrabasie i z Kubą Stoszkiewiczem zespołu Pink Floyd. Wiesz co, jeszcze trochę nie wierząc w to, co przed chwilą potwierdziłeś, wyciągnąłem dużą radiową taśmę numer B9753/3, nagraną w 92 roku w Krakowie. Chciałem cię zapytać, czy pamiętasz, co graliście na bis? Pewnie Coltrane nagraliśmy, pewnie graliśmy Coltrane'a, może to był albo Impressions, albo taki numer Elation pewnie. Impressions z Coltrane'a, pamiętasz, to było coś, od czego tak naprawdę chyba wszystko się zaczęło, prawda? Tak, zaczęło się od Coltrane'a i komedy, To my sobie teraz zagramy coś sprzed bardzo, bardzo wielu lat, a te pozytywne fluidy, o których przed chwilą powiedziałeś, pewnie poniosą was na off. Dzięki za potwierdzenie, strasznie się cieszymy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam na off. Tymon Tymański. Ze źródła już wiemy, że tak, miłość zagra w prawie oryginalnym składzie, oczywiście bez Jacka Oltera, na tegorocznym festiwalu OFF. A my słuchamy miłości z roku 1992. Ja nie wiem, po co ten koncert. Żeby co? Żeby przypomnieć o sobie, jesteśmy, słuchajcie, fajnie. Ja byłem na tych próbach. Słyszałem tą muzykę. I ta muzyka nie ma chemii. Więc czemu to robić, nie? Ten nie może, bo ciopę masz, nie? Bo tam to, bo sro, bo kolega jeden po prostu pedał, drugi kolega po prostu rockman, trzeci kurwa, wiesz, coś tam, wiesz. Tutaj, wiesz, problem jest w ogóle z inkont po prostu, bo wiesz, bo... No rozumiem, że po prostu wiesz, temat jest o tyle niewygodny, że po prostu już się nie rozwijamy, nie? I że już zespołu nie ma, okej, nie ma co wskrzeszać trupa, w porządku. Podejście Leszka do muzyki jest zupełnie inne od mojego, które nie może być zupełnie w zgodzie, nie? Bo Leszek na przykład gra muzykę choć dla kasy, nie? Jeżeli chcesz zarobić na czymś pieniądze, to musisz uczynić ten towar łatwiejszym. Jeżeli chcesz na czymś zarobić pieniądze, musisz zrobić coś, żeby ten towar, jakoś, żeby zrobić w ogóle z muzyki towar. Robi się potem taka sytuacja, że twoja sztuka już nie jest specjalnie ważna. I ty się też zresztą tym nie przejmujesz. Ale jest na przykład ważne to, jak się ubierasz, co nosisz, nie? Z jakiego sklepu masz japonki, czy nosisz krótki rękaw, wiesz, tutaj z kapturkiem, jakiego rodzaju masz biżuterię i czy masz utlenione pasemka, czy balejarzyk, czy tam. I co jest ciekawe, Tymon robi dosyć podobną rzecz, to znaczy ja myślę, że Tymon stał się teraz taką postacią, kimś takim i prezentuje taką postawę, z którą przez całe życie, przynajmniej cały młody człowiek, początek czasów miłości walczył. Znaczy walczył właśnie z tą górką, walczył z tymi cwaniakami u góry, z tymi, którzy trzymali władzę oczywiście, walczył z Jazz Forum, a teraz jest bohaterem tego wszystkiego. Na razie mnie wkurwił Trzaska ten, wiesz, nie? Bo to po prostu, wiesz, uważam, że wiesz, no, miał prawo zrobić, to jest taki, wiesz, no rodzaj triku, po prostu, wiesz, egotyka, skoro po prostu, wiesz, Mikołaj zawdzięcza wszystko zespołowi, przynajmniej, wiesz, no na początku, to, że gra w ogóle, że jest profesjonalistą, jeżeli ja zawdzięczam wszystko też zespołowi miłość, tam, wiesz, dużo, przecież to nie chodzi o to, że budujemy po prostu pomnik jakiemuś tam Tymańskiemu, wiesz, liderowi miłości, wiesz, jak po prostu naprawdę bez Trzaski, bez Oltera, bez... bez Możdżera i bez Sikały, by nie było miłości, więc po prostu nie robimy pomnika po prostu wiesz, Tymańskiemu, tylko robimy po prostu pomnik swojej macierzystej grupie. I to jest, wiesz, jakby clue, nie? Że ludzie rozumieją, to znaczy, że po prostu, wiesz, srają na to wspomnienie, nie? Wiesz, nie chcę być w jakiś sposób kojarzony z Leszkiem Możdżerem, albo w jakikolwiek sposób kojarzony z Tymonem, nie? Naprawdę. Bo dla mnie chłopaki zrobili coś takiego z muzyką, coś takiego ze swoim życiem, czego ja w życiu w ogóle nie zrobię. I mam nadzieję, że mi się uda tego nie zrobić, nie? Że nie pęknę w pewnym momencie. Excited to be together because people tell us go to Opusco because it is
Takie informacje, takie tak zwane, po prostu zaskakujące, surprizy tak zwane. Pierwsza. Pamiętasz jej numer? O ja pierdolę. I ty zaczynasz tym numerem. No dobra, no. Ale wiesz co? Ale po prostu jak graj co chcesz, nie? Nie, jak co chcesz. No 7, 9 plus, plus 12, B kurde major, z dziewiątką, obniżona kwinta i te swoje ułamki. Nie, bo wiesz co, wymyśliłem to tak, że będzie strasznie fajnie jak po prostu wyjdzie po kolei. A, dobra. Chcesz pierwszy i zacznij grać po prostu rektime. Jeżeli nie chcesz grać tego, to graj po prostu rektime. Nie, spoko, ja to pamiętam to, no, pamiętam to. I słuchaj, i powiem ci... Potem Maciek wchodzi, tak? Tak, i powiem ci... No Maciek, dobra, siopy za Maćka nie ma. Nie ma Maćka. Co ty pierdolisz? Nie wiesz o tym, że Maćka nie ma? Nie, weź nie gadaj. Nie ma Maćka. Nie żyje Maciek. Kurde. Maciek złamał nogę. No weź mnie nie wkręcaj, kurde. Nie, nie ma Maćka. Nie, weź mnie nie wkręcaj, Maciek nie. Z Bułgarii. Weź, no co ty gadasz, kurde, weź mnie, nie, no kurde, chłopie, no weź, no nie. A czyli porozmawiamy o tym też, co? Nie, czekaj, jak to nie ma Maćka? No zobacz, ty? Nie, poważnie, nie, dramat jest, wiesz, tam... Ja dziękuję, chłopie, nie. Co ty po prostu... Nie, ale powiedz mi sytuacja, no jaką ty mnie minę w ogóle, kurde, chłopie, wpychasz, no? Ale to nie jest mina, tylko zobacz po prostu, jaka to jest sytuacja, no popatrz, masz SMS od Maćka, no. Po prostu jest sytuacja zastana, którą trzeba po prostu, wiesz, zaakceptować, albo patrz, zobacz. Maciej Fikała pisze do mnie 3 dni temu tak. Bo ma Bułgarii joba. I po prostu wiesz, i powiedział, że może będzie problem z samochodem. Ale względy organizacyjne to są inaczej finansowe, no bo innych nie ma, no. Nie, po prostu była taka sytuacja, że on powiedział mi tydzień wcześniej, że może być gdzieś tam mały, malutki kłopot z biletem. Ja dziękuję, ale Rysiu, kurde. Ale no wiesz, co zrobisz? Ostatni raz grałem z tobą joba, przysięgam. Poważnie? No. No ale czemu? No bo, no to kurde, zawsze jest wszystko albo spóźnione, albo coś, albo... No tak, ale to nie jest albo, no to nie jest ja wiem, no ale to, no. Kurde, wiesz, to nie wiem. No. A ty wiesz, no w porządku, słuchaj, ja też nie chcę jechać w miłości, nie? To jest po prostu, wiesz, ostatni job i tyle. No, także też ty i ja, no. Wiesz. Wiesz, to brzmienie miłości to jest Maciek, no. W dużej mierze, nie? A może też Mikołaj, nie? No, ale mi chodzi o to, wiesz, no przynajmniej Maciek coś jeszcze... No, ale wiesz, no, myślisz, że mi to pasuje? Słuchaj, jak to usłyszałem, to mówię, kurwa, że w ogóle, wiesz, no, to bez sensu jest wszystko, wiesz, no. Znaczy, wiesz, tak między nami, tak w ogóle, to ja ci powiem, że to, że ty jest dość niezła kasa, to jest jedyna jakby taka... To jest niezła kasa? No, dobra, tam, wiesz... Tylko, że nie widziałeś niezłej kasy. Nie widziałem, nie widziałem. Ja gram po prostu łopowe rzeczy i po prostu gram, wiesz, za grosze, nie? Okej, przynajmniej, wiesz, w telewizji zarabiałem lepiej, ja tutaj po prostu zarabiam, nie? To co, już nie grasz na więcej nigdy? Nie, ale musi być, kurde, przede wszystkim. Po prostu poważnie wszystko przygotowane, a nie tak, wiesz... Ale wiesz, co ja mam zrobić? No co, no, ale SMS, ja do ciebie wyślę SMS-a, że nie mogę przyjechać, no. I co? No, ale ja jestem tutaj. No wiem, no, ale to jestem moim zdaniem powinno być po prostu na głowie, no. Wiesz, postawiony management stąd, aha. Żeby znaleźć ekstra kasę i go ściągnąć jakimś samolotem, aha. Innym, nie wiem, jakieś przesiadki mu znaleźć, bo takie rzeczy się zdarzają i takie rzeczy się załatwia, nie? Zawsze się da jakoś tak znaleźć, żeby człowiek, wiesz, 3 dni to jest po prostu czasu. Ci świat, jakim jest, jesteś, to jest świat półbogów, no, a jesteś w świecie ludzi cały czas jeszcze, niestety. Dobra, to mnie teraz pomaśliłeś, to dobra. Ale chuj tak. Mnie to też na mnie nie rusza, po prostu wiesz. Ja tej rekrutacji nie chciałem naprawdę, wiesz. Ja chciałem po prostu zagrać, wiesz, znaczy inaczej. Ja chciałem. Zresztą po prostu koncerty chciałem, wiesz, razem, wiesz, a nie kurwa jakiś tam jeden koncert, dwie osoby, wiesz, nie? Na próbach, na początku, bo od początku. Jak spotkaliśmy się po latach, to tylko właściwie Jacka nie było, ale to od początku tak zapaliło jak wtedy. My się po prostu nie boimy siebie, ufamy sobie w dużej mierze. Ale nie boimy się tego powiedzieć, że się kochamy się strasznie. Kocham się, no. Przecież myśmy byli zespołem, wiesz, przez ile lat? No. Nagraliśmy chyba z 6 płyt, wiesz, to no, jeździliśmy w trasę i to po całej Europie i już tak naprawdę wszystko było, nie? Także to jest prawdziwa miłość, no. Tak, znaczy, wiesz, no liczyłem na to, że ta miłość nie rdzewieje. Okazuje się po prostu, że jednak
pewne konfiguracje są niemożliwe po latach. Masz 25 lat, po prostu wiesz, ona 25 lat i po prostu jesteśmy w stanie wszystko od siebie znieść, bo myślimy, że tak trzeba, wiesz. Ale pojawia się żona, pojawia się menadżer, pojawia się po prostu, wiesz, sytuacja, że mówimy sobie, Lechu, sorry, już na to sobie nie pozwolimy i już jesteśmy dojrzałymi ludźmi, otaczamy się młodszymi, wiesz, uczniami, jesteśmy guru. Że już nie przejdą, wiesz. Gdzieś tam może właśnie los nam przytyczka też takiego trochę tutaj nos daje, że żeby właśnie nie robić czegoś, co po prostu jest świętractwem, że po prostu zespół miłość po prostu należy przyszłości, nie ma Jacka, nie ma Bowiego i nie warto może spotykać, nie wiem, nie? To jest Ryszard Tymon Tymański, którego już dzisiaj Państwo nie zobaczą, bo on zaraz wychodzi na scenę zagrać solówkę na basie z zespołem Miłość. To jest Leszek Możer, mój serdeczny przyjaciel, który nieprawda, nie chodzi do stylisty, sam się czesze, cudowny człowiek, głęboki mężczyzna i cudowny instrumentalista, którego bardzo lubię i coraz bardziej lubię. Czekacie na miłość? I niech będzie miłość. Miłość przed Wami.